A więc stało się. Paczka od widza! Obiecałem unboxing temu komuś, temu widzowi. Dziękuję serdecznie. Wiem tylko, że jest to figurka, nie wiem jaka to jest figurka. Wiem, że tą figurkę robił widz sam, więc chłopaku, dzięki ci. Co, przejdziemy do unboxingu. Taka pierwsza chwila, można powiedzieć, w byciu youtuberem, dostałem paczkę od widza. To było jakieś takie, powiedzmy, trochę marzenie. Okej, żeby było. Zabezpieczone, widzę dosyć. Spoczko. Co to to będzie, to ja chcę zobaczyć. Dobra, czekaj, może jakoś się tak ustawię. Jeszcze tylko sprawdzę, czy się kameruje. Kameruje się, dobra, wszystko jest. O, postaram się bez cięć. Dobra, jeszcze nie widzę, okej, jeszcze nie widzę. Jeszcze nie widzę. Już coś widzę. Czy ja widzę smoka Endu? Widzę smoka. Ja cię słyszę. Smok Endu, widzicie to? Ja nie wiem, co powiedzieć. Super, to jest mega! Dobra, mamy smoka. Widzę, że jeszcze coś tu jest. Jest tu mięta. Jestem to ja! Chyba tutaj muszę go posadzić. Z tego, co widzę. Czekajcie, spróbuję go... O, o, poszło jakoś. Poszło, super. Super. Okej. Oto smok. I mięta na smoku. Dzięki. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Mega to jest. I chyba powiem to, co bym, to co cały czas mi ślinia na język przynosi. Niby się nie chciało. A mam też długopis 3D, ale nie, dobra. Ta figurka w tym momencie... W tym momencie... ląduje sobie być może na honorowym miejscu, które jeszcze je znajdę. Na razie będzie stało tu. Postaram się znaleźć jej lepsze miejsce, może gdzieś tutaj u mnie na półeczce. I co? Dzięki z całego serducha. Pierwsze coś takiego. Mięta już tam stoi. Troszeczkę kontrast nie łapie, ale no to mięta na smoku. Mega, dzięki. Dla tego widza, dla Konrada, zostawcie teraz dużo łapek. A być może, może jakąś skrzynkę czy coś załatwimy i być może jakieś coś, jak ktoś będzie chciał. Albo jak ktoś ma jakąś pracę dla mnie, to piszcie do mnie na priwa. Takie rzeczy, cudo. Jest mega coś takiego dostać, uwierzcie. Dobra, trzymajcie się, pa!